Cześć. Chcę, żebyś przestał oglądać w usta innych, mając nadzieję, że ktoś ci powie, jak żyć, że ktoś wie lepiej. Czas już w sobie zniszczyć ten chwast, który był zasiany w dzieciństwie. Kiedy, żeby uczynić nas sterowalnymi, było nam powiedziane, że zawsze trzeba zapytać kogoś, kto jest starszy. O zdania trzeba zapytać, albo o opinię, albo o stan rzeczy. Trzeba zawsze gdzieś się odnieść, nie można samemu wiedzieć, nie można na sobie polegać. Czas już z tym skończyć. Nikt nie wie, jak jest lepiej dla ciebie. Popatrz wokół. Popatrz wokół, ile jest szczęścia wokół. Ludzie w związkach, bez związku, z dziećmi, bez dzieci. Wszyscy jak z krzyża zdjęci wokół łażą. Szczęścia zero. Gapią się w oczy każdego w nadziei, że zobaczą tam odpowiedź na to, jak żyć. Albo cię zazdroszczą, jeżeli jesteś szczęśliwa, a oni już na sobie postawili krzyż. Albo szukają jak dzieci, niezależnie od wieku, odpowiedzi. Po prostu jak takie psy, zagubione ludzie łażą. Chcesz być jak zagubiony pies? Czy może już czas odzyskać swoją władzę nad sobą? Nikt ci nie powie, jak być szczęśliwym, ani nie pozwoli na to. Będą cię wykorzystywać jak owce w swoich celach. A więc dwa doświadczenia z mojego życia. Uniwersytet Warszawski, studia doktoranckie. Mój promotor zaproponował mi prowadzić zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania, Zarządzania Strategicznego. Ja bez namysłu powiedziałam od razu w grzeczny sposób, że bardzo dziękuję, ale nie. Dlaczego? Miałam przykład koleżanki, która studiowała ze mną. Zaczęła w tym samym czasie, co ja. Zaprosili ją na jakiś przedmiot na uniwersytecie prowadzić. Po 3 latach wyglądała jak 15 lat starsza osoba. Nieprzespane noce, panika. A wiecie dlaczego? A bo tak jest koszt. Płacisz zawsze zdrowiem za to, że za każdą działalność, która nie przynosi korzyści dla ludzi. A co uniwersytet robi? A uniwersytet wmawia do głowy, wsadza te teorie młodym ludziom, bierze za to kasy, szczególnie na zachodzie. I przemywa mózg za spore pieniądze. Płacisz zdrowiem za to, że miałeś czelność zagospodarować czas młodych ludzi na bullshit, na gówno, na nieprawdę, na coś, co nie działa, na kłamstwo. Nie chciałam płacić swoim zdrowiem, nie chciałam płacić swoim pięknym. Mimo, że mój ojciec jest profesorem matematyki. Nie. Matematyka jest inną nauką. Tam nie można przylewać pustego w próżne. Tam nie można udawać czegoś, czego nie ma. Wodoleństwa nie ma w matematyce. Tam można zachować ostry umysł oraz żywą duszę. Oraz nie tylko można, a to się udaje. Matematycy to są niesamowici ludzie. Uzdolnieni często we wszystkich, w wielu kierunkach. Grać na instrumencie oraz uprawiać matematykę. Jak mam takie połączenie? Na instrumencie grać mogę, ale matematykę niekoniecznie. Ale odeszłam od tematu. Absolutnie nie byłam gotowa płacić młodością, potencjałem i pięknem za prestiż tego, że byłabym wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim. Otoczenie czyni człowieka, a jak jest otoczenie? A otoczenie tam jest sztuczne. Tam nie ma prawdy, tam jest teoria. Prawda to jest to, co działa na praktyce. Po co ludzie tam przychodzą? Po tytuły. To jest już inny, zupełnie inny temat. Drugi przykład, psycholog. Pewnego dnia w Poznaniu była koleżanka, która potrzebowała psychologa, ale chodziła latami. No już nie jest moją koleżanką. Tak się stało. Nie ceniła mnie, więc musiałam ją odciąć. Chociaż na początku było to bolesne, ale nauczyłam się odcinać ludzi, bo nie wierzę w przyjaźń. Bo każdy goni swoją wygodę i swoje potrzeby. Bo przyjaźń jest możliwa między ludźmi na równym poziomie. Ktoś jest niższy od ciebie, będzie cię wykorzystywać. Jak ktoś jest wyższy, nie będziesz dla niego ciekawy. Więc zapytałam ową psycholożkę, czy mogę wejść do pokoju z moją koleżanką. Będę siedzieć cicho, nie zadam żadnego pytania. Powiedziano mi nie, nie można. Siedzieć i słuchać. Okej, nie można, to nie można. Jak jestem już w Kanadzie, stwierdziłam sprawdzić, co się dzieje ze drzwiami u psychologów. Poszłam do psychologa tutaj. Wiecie, co jest największym grzechem? Największym? Nie można tak mówić. Jeżeli człowiek powie szczerze, prawdę, uczciwie, zderzy się z rzeczywistością. Ja powiedziałam to psycholożki, ja wiem, że nie jestem nikomu potrzebna. Ja wiem, że mam na myśli duszę, że każdy chce wykorzystać każdego. Ja wiem, że nikt mi jest nic winny, ani ja nikomu.
I to mi daje siłę, bo ja wiem, że nie można żyć w iluzji, że ktoś tobie coś przyniesie albo da. Bo tylko wtedy ci da, jeżeli chce od ciebie coś wziąć. Czyli jeżeli chce cię złapać jako rybę, to ci da robaka. Ale nie da ci tak po prostu. Myślisz, że cię kochają za twoją duszę? Myślisz, że mnie ktoś kocha za moją duszę? Nikt. Nie jest tak. Za piękno, za możliwości, za znajomości. Nie za twoją duszę. Za twoją duszę masz siebie sam kochać. Więc powiedziałam tej psycholożce, że źródłem mojej siły codziennie jest to, że ja doskonale sobie powtarzam, jeżeli mózg zapomina, ale mój mózg już nie zapomina, że nikomu do mnie nie ma sprawy. Automatycznie to pozbywa mnie żebrania o uwagę. Takiego, ja nie potrzebuję walidacji, ja znam swoją wartość, wiem kim jestem. Nie mam czasu trwonić energię. Skupiam się na tym, czego ja chcę, a nie na tym, żeby w oczach ludzi jakichś przypadkowych szukać aprobaty. I psycholożka powiedziała, że tak nie można. Trzeba opracować, trzeba jakoś przetworzyć te przekonania, że tak myślisz. Ja mówię, nie, ja nie chcę ich się pozbywać. One dają mi siłę. No i tak chodzą ludzie do psychologów latami, dziesięcioleciami, dwudziestoleciami chodzą, ponieważ im rozgrzebują stare rany, które zamiast twarz do twarzy zderzyć się z tym, co się stało, powiedzieć sobie prawdę i żyć dalej, przechodzić na kolejny poziom i cieszyć się, że każdą chwilą życia dostawać nowe bonusy za to, że przeszedłeś swoje lekcje, to nie, ludzie są ofiarami. Oni upajają się tym, że są nieszczęśliwi, tym, że coś się nie stało tak, jak chcieli, bo i całe życie nad tym zastanawiają się. I ucieka im wygląd, ucieka im radość, uciekają cele, wszystko ucieka. Jeszcze dodam o psychologach i o niektórych innych lekarzach żart, że w pewnej przedsiębiorczej rodzinie syn przyjął interes, po ojcu i bazę klientów. No i po 20 latach wyleczył pacjenta. I mówię, tata, ja wyleczyłem tego pacjenta, to było takie proste. Na co tata odpowiedział, czyś ty zwariował? Ten klient karmił naszą rodzinę przez 20 lat. Więc zawsze pamiętaj, że gdziekolwiek idziesz, spotkasz się tam z motywacją tamtego miejsca albo tamtego człowieka. Świat wokół to jest dżungla, piękna dżungla, ale dżungla. I musisz sam tutaj królować w swoim odcinku, w swoim królestwie, na swojej planecie. Nie oddawaj przypadkowym ludziom i żebrakom przestrzeni oraz uwagi swojego cennego życia.